Siema, jestem Czarny w dzisiejszym filmie, zobaczycie nową serię na kanale, jak, która będzie się nazywać Czarny Motorznawca, a dzisiejszym motorowerem na liście będzie Romet Pony, który teraz na Oliksie zabija swoimi cenami po 8 tysięcy, które są ceny takie przesadzone za motorek dla dziecka. Za tą cenę możecie kupić sobie Simpsona S51 Enduro, który będzie lepszą inwestycją. Także co, ja nie będę przedłużał, zapraszam do oglądania. Może zaczniemy od y, w ogóle istnienia tego obadziestwa, Czyli w, y, od roku 78 we, weszedł model y, M1. No, wiadomo, bieda edycji. Na początku musieli produkcji coś zrąbać. No to tak było. Y, silnik, jak bodajże 0,22 chyba tam był. Biegi w rączce oczywiście, nie? Bo taka bieda typowa. Y, Kierownicę jak w Harleju, y, błotnik na takie, jakby, no ja na to druty mówię no siedzenie na sztycy tak jak w rowerze no kierownica tak samo metalowy baga bagażnik no, no, no po prostu taka początkowa bo to rynko nie będę się za dużo rozczulał no bo teraz jej ceny rynkowe to po 10 tysięcy z papierami co dla mnie jest to przesadzone pewnie w komentarzach zaraz mnie tu obsmarujecie że to jest taki zabytek żyło Słuchajcie, ogarnijcie się ludzie, bo to naprawdę nie jest takie drogie jak się wydaje, ale jeszcze wspomnę o modelu M3, którym o teraz powiem. Może zaczniemy? No niestety w tym odcinku nie będę mówić za dużo o M2, po prostu to jest zwykła motorynka z silnikiem 0.23, która niczym się nie różni od innych, no może od M3 i M4 prototypem, którym za chwilę powiem. No, M2 po prostu była zwykłą sobie motorynką z okrągłym bakiem, z silnikiem 0.23. Po prostu taki dupowóz, tak jakby do nauczenia je, że się jeździć, nie? Także o M2 dzisiaj za dużo nie powiem i lecimy do M3. No niestety. Dobra, to już powiem o tej M3. To tak, motorynka M3 to, to tam nie miała tak za dużo rzeczy zmienione od M2. No, poza silnikiem, y, jajko tak zwany z komara, y, oznaczenie silnika 0.25, można powiedzieć jest 38 niektórzy tak piszą. Y, ona miała tak jakby króciec, nie wiem jak to można nazwać, taką, no, ta, no, żeby tam gumę na gaźnik było można założyć, w ramie takie wspomniane było. Kolanko inne, wiadomo, żeby do silnika było tak dobrze. I tak poza tym to się chyba nie różniło ale niczym poza tym. I powiem jeszcze słowo na temat 301. No o 301 też się za dużo nie wypowiem, bo to też taka zwykła motorynka jak inne, tylko ma kwadratowy baki i lampę inną z tyłu. Także no teraz może zacznijmy od prototypu. Dobra, to już. Dobra, to teraz zaczniemy gadanie o prototypach motorynki. To można powiedzieć, że były dwa, ale jeden był praktycznie do kupienia. Jeden prototyp akurat ma motorynka Team, którego właśnie teraz pozdrawiam. To zacznijmy od jednego. Jaką jest Kuba Rider? Ona w ogóle wygląda inaczej niż inne. Po prostu ma jedną ramę. Nie ma wahacza tylniego. Wygląda bardziej jak Chopper. Poza tym yy, fajnie ona wygląda tak nietypowo, także ja na temat Kuba Rider się już tak za bardzo nie wypowiem. Opinie też możecie w komentarzu podzielić. Dobra, to teraz kolejny prototyp, był to M4, któ którą teraz nie kupicie za żadne skarby świata. Jak ją zobaczycie lub znajdziecie, to jest cud po prostu do kupienia za żadne pieniądze, tak jak mówiłem. Yy, ona mi się tak średnio podoba, bo ta rama jest taka w ogóle, nie wiem, jakby ktoś kirofem w Minecrafcie ją po, tak potępił i sikieram jeszcze dobił. Także co, ona wygląda dla mnie jak 76 po prostu. Także chodźmy do podsumowania odcinka. Kolejne. Dobra, to słuchajcie, podsumowanie będzie takie, że motorynce daje ocenę 8 na 10, ponieważ ona tak można powiedzieć, była marzeniem naszych ojców za dzieciaka w PRL-u. Zmotoryzowała można powiedzieć, no tak jak maluch Polskę, no ale ja bym tak nie powiedział. I jeszcze moim zdaniem one nie powinny kosztować po 10 tysięcy złotych, ponieważ no to jest trochę przesada jak za motorek dla dziecka, a przez Januszy z wąsem niestety motorynki zostały zwieśniaczone taką ceną, jaką jest teraz. Także co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć.